Nazywam się Ciszewicz Kamila. Jestem w Amazonkach z Kościana, z Podleszna. Dowiedziałyśmy się, wstąpiłam do Amazonek od niedawna i nie żałuję, bo dużo się dzieje. I bardzo uwielbiam malować. Uspokaja mnie to, wycisza mnie to. Po prostu jestem gdzieś indziej, jak maluję. No i bardzo się cieszę, że tu przyjechałam i poznałam tutaj wspaniałych ludzi, artystów. To, co widzę, to, co się dzieje wokół, to mnie po prostu zachwyca. No i no jestem szczęśliwa, że można tutaj się dużo dowiedzieć o malarstwie. Na przykład jak jestem w grupie malarzy, to dużo się dowiedziałam o malowaniu. Coraz bardziej mnie to właśnie wciąga i pogłębia i mam większą wiedzę na ten temat. I ogólnie bardzo mi się podoba. W szkole z plastyki zawsze miałam piątkę, to w szkole, ale wcześniej nie malowałam. A teraz mnie to wciągło i jestem zachwycona. Tak jak malowaliśmy te dzbany, to bardziej mi to wychodziło. O. Życie, lato, wiosna, niebo, tylko tak nie wyszło mi trochę, bo tutaj kolory mogłam jaśniejsze, no ale po prostu dzisiaj jest ponury dzień i tak dlatego chyba tak mi wyszło. Wczoraj było słoneczko, to były bardziej radosne te obrazy. Od pogody dużo zależy. Jak wrócę do domu, na pewno będę malować. Kupię sobie farby, to co jest potrzebne, blok i będę rysowała. Nawet będę robiła prezenty, bo już mam zamówione w rodzinie, że nie będziesz miała co na imieniny, namaluj mi obraz. Będę malowała dla rodziny, nie? Taką pamiątkę zamiast kwiatów i prezentów. Moja rodzina jest bardzo zadowolona, bardzo mnie wspiera i bardzo mówi, że dobry kierunek wybrałam, bo zawsze mówi, chciałaś malować, to malujesz teraz. No i wszyscy są szczęśliwi wokół. I ty też. Ja przede wszystkim. Historia tego medalionu? Dostałam go od... Poznałam taką wspaniałą osobę na chemioterapii w Poznaniu. Jest to koleżanka, która ma sklep jubilerski w Opalenicy. No i byłam tam na 3 dni u mojej cioci. Chodziliśmy na... Tam był jarmark bożonarodzeniowy i spotykałyśmy się. I ona pewnego wieczoru mnie zaprosiła do siebie i powiedziała, ja cię nie wypuszczę tutaj ze sklepu, dopóki sobie coś nie wybierzesz. Ja mówię, chyba oszalałaś. A ona mówi, nie, moja mama zawsze mówiła, że trzeba się dzielić, czy się ma tyle, czy też się ma tyle. I godzinę czasu z nią się tam wspierałam, mówię, tak nie można, to jest twoja praca, to jest to, ale nie, mówi, ty musisz sobie wybrać, no i to sobie wybrałam. I nie rozstaję się z tym, bo już to noszę pół roku, nie ściągam ani do spania, ani do mycia, do niczego. Szczerze dane, bo nie zgubiłam, a przeważnie gubię złoto i srebro, więc to noszę już pół roku, więc taką przyjaciółkę mam, nie? Fajnie poznałam w tej złej chorobie ją, wspaniała osoba. Daje tyle ciepła i w ogóle spotykamy się często. I cieszymy się, że my w szpitalu, jak się spotykałyśmy, to zawsze mówimy, to jest druga nasza rodzina, nie? No, taką paczkę mamy i się spotykamy. Tak? Tak. Jest cudownie. A dużo osób w tej paczce? Cztery. Właśnie zorganizowała teraz na Dzień Kobiet w Pałacu Jaśminowym, to jest koło Poznania. Dzień Kobiet, nie? Właśnie nasze koleżanki zaprosiła ze szpitala. Swoją tam rodzinę, czy tam kuzynki, no i zrobiła nam niespodziankę, bo zaprosiła Dagmarę Kazimierską z Królowych Życia. Tak, robi takie imprezki, się spotykamy i się bawimy. I no, na przykład w Pałacu się spotykamy się. Hania właśnie, ta koleżanka, porobiła dla nas wszystkich korony, że to myśmy ten wieczór były królowymi. Z Dagmarą robiłyśmy sobie sesję zdjęciową. Była kawka, deserek, tam jedzonko i tańczyłyśmy. Była muzyka, był DJ i bawiliśmy się do drugiej nocy. No, super impreza, super ludzie, wspaniali ludzie. Każdy sobie tak się czuł jak. Nawet można lepiej jak w rodzinie, bo zawsze mówią, że chory lepiej się dogada z chorym, nie? Ona robi albo Andrzejki, albo na przykład Dzień Kobiet, teraz następne znowu będą Andrzejki. No, także jest fajnie, fajnie wyściskamy się, bo jak się nie widzimy 2-3 miesiące, to zaś jak siostry, tak, jest fajnie. Po prostu tęsknią za siebie, tęsknimy, co słuchaj u ciebie, jak tam u ciebie wyniki, jak tam u ciebie, a dzisiaj jedziesz, każda jedna o drugiej myśli, pamięta, dzwoni, słuchaj, ty miałeś wyniki, czy wszystko dobrze, nie? Takie wsparcie.
No i tu ogólnie też jest tak podobnie, nie? Poznałam tutaj panie właśnie, pani Jadzia i tutaj panie, bo od miesiąca jestem w Amazonkach. Widzę, że się dużo dzieje. Mieliśmy właśnie też festyn w Kościanie, płyń kajakiem przed rakiem. Mieliśmy taki piknik, ognisko, pływaliśmy kajakami, muzyka, tańce. No i też fajnie było. Była akcja, że reklamowałyśmy w sklepie w Kauflandzie. Panie namawiałyśmy do badania cytologicznego. Zgłosiło się dosyć dużo pań, jak na 40 ponoć, bo w gazecie tam było opisane. No także się dzieje, jestem zadowolona i nie żałuję, że wstąpiłam do Amazonek. No, cały czas się poznaje nowych ludzi, to jest wspaniałe. W mojej chorobie poznałam bardzo dużo ludzi, wspaniałych, mądrych, życzliwych, po prostu takich do dzisiejszego dnia nie znałam, nie? Tam było się w kręgu rodzinnym i to tyle, nie? Ale takiej przyjaźni, jak teraz właśnie w tej złej chorobie, zawsze mówię, to spotkałam tyle wspaniałych ludzi, że jestem tak zachwycona i do dzisiaj cały czas poznaję nowych. I tu właśnie też dużo pań z całej Polski przyjechało, nie? Właśnie. To dodatkowo się jeszcze cały czas poznaję, nie? I to są ludzie tacy mili, ciepli, otwarci, nikt nic nie kryje. A ty tam na co, a ty gdzie, a ty co, jak przeszłaś. Wszystko tak się mówi jak w pacierzu, że powiem, że jedna do drugiej nie ukrywa tego ani nie tai nic, nie? Że to po prostu nie jest wstydliwe, nie? No, także... Czyli jest duże wsparcie. Bardzo duże wsparcie jest. Tutaj dziewczyny są wspaniałe, naprawdę. Jestem zachwycona, zadowolona, no i szczęśliwa.